Dzień dobry, witam Was serdecznie z tej strony Rekin Biznesu. Może dziwne echo w tle będzie, ale nagrywam w samochodzie, jestem na działce. Długo mnie nie było i długo również nic nie nagrywałem, ale dzisiaj muszę coś powiedzieć, bo widzę, co się dzieje na rynku kryptowalut, no i oczywiście odnieść się do. Naszego wyboru, naszego głosowania, kryptoemerytura. Słuchajcie, ja dzisiaj nie pokażę mojego portfela. No, powiem Wam, jak wejść w pozycję. Wygrał link, oczywiście, i gdybyście chcieli kupować, no to. Jest ku temu okazja, pewnie będą jeszcze nie raz te okazje, ale trzeba po prostu korzystać jeżeli ktoś ma ochotę, no to za chwilę przejdę do giełdy Binance, na której robimy zakupy i porozmawiamy sobie na temat kryptowalut i tego zakupu, który będzie gościł w naszym portfelu kryptoemerytura. Słuchajcie, żeby nie przedłużać, wchodzę na Binance i tutaj, o, wyszukiwałem niedawno CRV, ale wchodzę na Binance i wchodzimy od razu Przepraszam, tutaj wejdę na, na rynek. Zobaczmy, co się dzieje. Chciałbym Wam pokazać Bitcoina. Co się zadziało tutaj na 15 minutowych świecach i trochę się do tego odnieść. Jak dobrze wiecie, Chiny cały czas mieszają w garku. Oprócz tego, cały czas są naciski w Salwadorze. Nagle pojawia się teraz jakiś gościu, który. Jest jakimś tam czołowym graczem partii opozycyjnej w Salwadorze. Chce, żeby poddać pod głosowanie i unieważnić bitcoina jako akceptowalną walutę w tym kraju. Jak widzicie, kryptowaluty bardzo są słomką do oka w wielu, wielu, wielu interesach na całym świecie, moi drodzy. Z drugiej strony, jeżeli poczytamy, no te wszystkie kopalnie, które są w Chinach, zostają już adoptowane przez Kazachstan, już wysyłają swój sprzęt i pierwsze uruchomienia mają być 27 czerwca, a więc spokojnie przeczekajmy tą zawieruchę. Wiadomo, jest panika na, na rynku, wiadomo, jest stres, jest ciśnienie i. Kto nie go nie wytrzyma, to po prostu ląduje, no, gdzie może najgorzej, czyli z bardzo ujemnym saldem swoich inwestycji. Chciałbym Wam powiedzieć również, że to nie jest tak, moi drodzy, i jeżeli ktoś tu pojawił się, no nie wiem, w styczniu, bo ja zerknąłem na mm, mniej więcej altcoiny, które pojawiały się w naszych tutaj portfelach i zerknąłem, jak te ceny się kształtowały, i w ogóle altcoiny, które są na rynku kryptowalut, Cofnęły się mniej więcej moi drodzy do stycznia 2021. Niektóre cofły się aż do sierpnia, nawet mniej sierpnia 2020 roku. A więc, jeżeli ktoś się pojawił w tym okresie i naprawdę mógł zarobić kupę pieniędzy i nie zrealizował tego zysku, no niestety, teraz musi poczekać z powrotem na hostę, która mam nadzieję nadejdzie. Tak jak to przepowiadają niektórzy tutaj, plan B, czy inny opierający o stock to flow, że będzie to lipiec, sierpień, a później e, jesienne m, miesiące, które pozwolą na hossę i powrót znowu cen, e, które gościły już na większości projektów. Chciałbym również powiedzieć, Wam o tym, że przecież my Moi drodzy, zbieramy te projekty Kryptowalutowe w różnym okresie I jak słyszę nieraz tam na Discordzie, na zakładce Kryptoemerytura, że a może przyspieszyć Głosowanie, a może przyspieszyć Zakupy, a może by zrobić szybciej coś Nie, moi drodzy, my mamy swój Plan i trzymamy się go I zobaczcie, niektóre kryptowaluty, które Kupowaliśmy na samym początku Kryptoemerytury mają dosyć Ogromny spadek i dosyć dużo Straciły na wartości, ale projekty które Kupujemy teraz, będą równoważyć tą stratę, jeżeli będą nasze pojawiały się wzrosty, moi drodzy. A więc tak jest zbudowany cały mechanizm tego projektu kryptoemerytura i tego musimy się trzymać. Że na rynku leje się krew, no to widać to i każdy to zauważy, kto pojawia się albo jest już na rynku kryptowalut ileś. Czasu. Moi drodzy, często jest teraz tak, że pojawiają się nowe osoby, a nie ma tych starych wyjadaczy, którzy byli z 2017 roku i kiedy doświadczyli tego gwałtownego spadku na kryptowalutach i musieli czekać 4 lata, żeby powrócić do cen, które wtedy, kiedy kupowali swoje projekty, a niektórzy po prostu nigdy nie odrobili strat z tamtych lat. Powiem Wam tak, i to jest taka zasada, która obowiązuje i będzie obowiązywać. Jeżeli ktoś ma w swojej głowie pomysł na inwestowanie w kryptowaluty, to może pójść dwoma ścieżkami, moi drodzy. Dwoma, którymi trzeba się kierować, albo po prostu realizuje zysk w odpowiednim momencie, nie patrząc na to, co będzie i nie myśląc, co będzie w przyszłości na rynku kryptowalut, tylko po prostu bierze co swoje i czeka na następny spadek, albo po prostu kupuje kryptowaluty na hold i trzyma je w długim okresie czasu. No, inaczej się nie da tutaj na tym rynku. Jest jeszcze rynek depi, który jest również specyficznym rynkiem, i kiedy kupi się pewną parę, a ona zaczyna tracić, to tracimy również kapitał. Jeżeli sprzedamy tą parę w nieodpowiednim momencie, to policzy nam bardzo, bardzo dużą stratę i nigdy nie odzyskamy tych pieniędzy, moi drodzy, bo ta para będzie po prostu obniżała swoją wartość jako LPEC. A więc też jest ukryte gdzieś to wszystko, po prostu. Ee, pod podszewką, pod moi drodzy, jeszcze zwracajcie uwagę bo w dużo farmach, które pojawiają się na DEFI są 4% od razu profity na wejściu, to jest ogromna moim zdaniem kwota kiedy inwestuje się 1000 dolarów, my musimy około od razu 40 dolarów, moi drodzy, zapłacić za wejście w tą farmę, a więc to też uważajcie na to i zerknijcie, bo Czają się takie mm, gdzieś tam ukryte opłaty, i później człowiek jest zdziwiony, że na samym początku od razu nie ma 40 dolarów, a później jeszcze do, dorzucił do tego spadek kursu kryptowalut i robi się kosmiczna, kosmiczna minusowa pozycja. Dobra, e, zobaczyliśmy tego mm, bitcoina, zobaczmy teraz tego linka. Moi drodzy, ja myślę, że jeżeli mają pojawić się spadki jeszcze na rynku kryptowalut, a niektórzy wróżą, że 26 tysięcy zobaczę bitcoin, to moim zdaniem dobrym punktem wejścia, gdybyśmy zerknęli sobie tutaj na 4, na 4 godzinną świecę, jest 15 dolarów, moi drodzy. To, co dzisiaj osiągnął link, 15 dolarów można ustawić na wejście i gdybym ja był w domu i miał dostęp do mojej giełdy, bo mam to na innym urządzeniu, to ustawię sobie 15 dolarów. I tak proponuję ustawić wejście. Jeżeli ktoś jest ambitny i wierzy w to, że Bitcoin spadnie do 24 dolarów, to ja sobie zerknąłem, że dobrym pozycją wejściową będzie, zaraz wam powiem. E, widzicie, tu było to 15 cały czas, ale jeszcze widziałem. Hmm, przejeżdżam, przepraszam, że to szybko tak idzie, ale chciałbym wam pokazać, że tu jeszcze będziemy mieli. Hmm, dobra, jednodniowo przełączę, bo będzie prościej to zobaczyć. E, że można ustawić, zobaczcie tutaj, 13 dolców jeszcze. Mniej więcej 13 dolców bym ustawił e, i, i wtedy bym się pokusił o te 13 dolarów, jeżeli Bitcoin zjedzie do 24 dolarów. Ale myślę, że za 15 wejście w linka nie jest krzywdą i nie będzie źle. E, Kiedyś się pojawiają komentarze, e, link, on się nie rozwija, po co go kupować i tak dalej. Moi, moi drodzy, link jest jedyną... E, w pełni działającą wyrocznią, o której opierają się wszelkie projekty kryptowalutowe. Jeżeli zerkniecie na Twittera i zobaczycie e, projekty kryptowalutowe, które korzystają z wyroczni, a jest to niezbędna rzecz, żeby mógł funkcjonować na przykład rynek DeFi, to wszystkie firmy, które pojawiają się, mają współpracę z Chainlinkiem. No nie ma inaczej. Miał być takim e, można powiedzieć kontra e, kontra projektem Band który miał zawojować świat, ale band jest daleko z tyłu i nikt z bandem na razie nie jest tak szeroko omawiane żadna współpraca i dlatego ja uważam, że link w naszym portfelu powinien się pojawić i to, co mówi się coraz szerzej że pojawiają się różne inne platformy, takie jak NIR takie jak Polkadot i inne moi drodzy, które miały Kawa, Atom i tak dalej, żadna ta żaden ten projekt nie przedstawił naprawdę wyroczni w takiej Sposób pracujący i działający jak to zrobił Chainlink. I jeżeli ma ktoś zastrzeżenia, no ok, to nie musi tego kupować projektu. Przecież nasz projekt Krypto Emerytura nie jest projektem obowiązkowym. Nie każdą pozycję musicie mieć w swoim portfelu. Ja po prostu przedstawiam taką propozycję, która jest interesująca i uważam, że trzeba ją mieć w portfelu. No Chainlinka nie mieliśmy, tego linka nie mieliśmy. A mówię, jest to wyrocznia, która działa i funkcjonuje, i jeżeli zerkniecie, to non-stop są podpisywane współprace z linkiem. I dziwię się, że niektórzy mówią, że no przecież się nie rozbije, no przecież tam się nic nie dzieje. No dzieje się non-stop, moi drodzy. No niestety dzieje się non-stop. Żeby było jeszcze, moi drodzy, ciekawiej, bo w tym głosowaniu brały udział jeszcze dwa inne projekty, nie będę tego bonusowego projektu dzisiaj brał z tych trzech, bo ktoś powie, no to dobra, daje i bierze ten trzeci bonusowy, zawsze ten bonusowy projekt z tej, z tej trójki. Moi drodzy, ja uważam, że jest czas, żeby wejść w kryptowalutę ENGINE tak, engine, który naprawdę ma ogromny też potencjał, jeżeli chodzi o rynek NFT, który urósł 800% w niedawnym czasie, ale gdybyśmy zerknęli tutaj i zobaczyli co się dzieje na engine, no to mamy teraz poniżej jednego dolca, moi drodzy, i ja bym pokusił się tutaj, bo gdybyśmy tu zerknęli Pamiętacie, jak był, zobaczcie, 0,3, 0,5, ja bym się pokłócił, że można by było tutaj wejść w tego enginea na 7, zobaczcie, tu jest taki spadek na, na, na 0,75 centów. I tak bym ustawił, gdyby ktoś chciał tego enginea jeszcze kupować. 0,75 uważam, że jest to dobra cena i engine ma ogromny potencjał również na rynku NFT, gier i najróżniejszych innych rzeczy z tym powiązanych. I kiedyś już proponowałem ten engine w głosowaniu, ale uważam, że też warto go mieć jako projekt NFT w swoim portfelu, bo był ECOMI, były różne inne, i powiem wam, że to wszystko jest gdzieś niby niby robią, robią najróżniejsze rzeczy, ale nie robi to tak skrupulatnie, nie rozwija się to tak, jak robi to na przykład Engine Albo i Sandbox. Więc ja uważam, że ten bonusowy projekt powinien być engine, bo nie pamiętam, czy go kupiliśmy, czy nie, bo nie mam tej giełdy już. Wiecie, mam, zajmuję się różnymi rzeczami, ale ten engine, jeżeli nie mamy, no to ja bym proponował jako bonusowy ten ten, ten projekt do naszego portfela. Gdyby Ktoś jeszcze się zastanawiał nad czymś, co warto zainwestować. No to było to podane, też compound, żeby wejść w niego, ale ja jeszcze chciałbym Wam powiedzieć o jednym projekcie. Wiadomo, Algoranda kupiliśmy teraz, e, słyszeliście na najnowszą wiadomość, że e, ludzie, którzy pracowali w PayPalu, e, organizują, znaczy budują sieć opartą na Algorandzie e, do płatności. Zobaczcie, no, trafiamy w same dobre projekty, które znajdują się w naszym portfelu. E, Engine też jest zajebistym projektem. Link jest też e, moim zdaniem zajebistym projektem, który trzeba mieć. I e, jeszcze chciałbym Wam powiedzieć o projekcie, który e, uważam, że warto też e, zastanowić się i kupić, no to jest STX, ten, ten Stax, który pra, pracuje na, e, na bazie Bitcoina, który, dzięki Staxowi można zarabiać Bitcoiny, ale on gdzieś też się przebija cały czas i uważam, że jeżeli nie teraz, to w późniejszym czasie on również zyska jeszcze na wartości. Zobaczcie, on był już nawet po 2,30, e, 2,70 przepraszam nawet, Teraz nas padła na, e, pół dolara, i gdybyśmy tu zerknęli, no to zobaczcie, e, pół dolara to jest bardzo dobra cena. E, I uważam, że można było kupić, ewentualnie po, pokusić się o 0,45. Na staksie i kupić go też dosyć sporą ilość. Są platformy, ja to pokazywałem, gdzie 500 tych staksów daje już możliwość zarabiania bitcoina. A więc trzeba byłoby się zastanowić, to nie są duże procenty, ale moi drodzy, jeżeli my mamy trzymać się pewnych założeń w naszym portfelu, no to można było sobie to włożyć do tego portfela. Uzbierać załóżmy jakąś określoną ilość tego staksa, jeżeli będzie dobra jeszcze cena, jeżeli rynek będzie się korektował, jeszcze będzie wchodził w dalszą fazę spadków, no to można go uzbierać załóżmy. No bo 500 to daje nam po pół dolarze, to daje nam 250 dolarów, a 1000 daje nam 500 dolarów, moi drodzy. Więc można by było się pokusić o to, żeby uzbierać tysiąc, czy nawet mniej niż 450 dolarów. Można by było się pokusić o to, żeby uzbierać ten tysiąc i dać te. O, przepraszam Was, przepraszam Was, chwilę zgasło mi. Uzbierać ten tysiąc i dać później wysłać na tą platformę i zarabiać te bitcoiny, które będą nam się odkładały. Bo ludzie się też również pytają, czy ja będę wysyłał z mojego, z Binance'a będę wysyłał. czy ja z Binance'a będę wysyłał przepraszam, zawiesiłem się czy ja z Binance'a będę wysyłał na portfel jeżeli zarobimy jakieś określone kwoty większe, to powiedziałem może pokuszę się o, wy, o wysyłkę na razie to są moi drodzy, po takich spadkach to są tam grosze więc nie, będziemy, nie róbmy paniki nie wysyłajmy z Binance'a gdzieś cudować wnosić jakieś opłaty za przesyły w tom i z powrotem i jeszcze tracić na tym pieniądze niech to leży na razie na Binance'ie bo uważam, że to nie są kwoty takie, żebym drżał codziennie, że utracę te środki, bo ukradną mnie jacyś hakerzy. Co odnosi do rynku jeszcze kryptowalut? Moi dezy, jak zerkniemy sobie, no to, no to mamy pożogę, mamy czerwone, to wszystko. Bitcoin teraz, zobaczcie, 32,750. Chciałbym Wam powiedzieć, że wiele osób mówi również o tym, że to są strachy na lachy, że... Ee, jak wejdziecie na Twitterze, Andrzej pisze ze strategii. E, firma, która zajmuje się skupowaniem bitcoinów, zapomniałem dokładnie nazwy tej, tej firmy, e, kupuje cały czas i poszerza. Swoje wartości w bitcoinie, czyli kupuje no stop bitcoina, moi drodzy, nawet po 37 tysięcy. Podejrzewam, że kupili nawet i po 30 i jeszcze niżej będą kupowali. I wiele jest takich instytucji, którzy skupują tego bitcoina z tego rynku kryptowalutowego, a ci, którzy sprzedają w pośpiechu i w panice, no po prostu odnotowują straty. I zobaczycie, wspomnijcie moje słowa jeszcze, że nie mówię, że to będzie już teraz natychmiast, ale Ludzie, którzy mają trochę pojęcia i którzy zajmują się światem kryptowalut, wiedzą o tym, że po pewnych spadkach przychodzą zawsze wzrosty. I zobaczycie, że ten bitcoin przebije niedługo to 100 tysięcy. Przebije. I wtedy, moi drodzy, będziecie się głośno zastanawiać, czy pukać w czoło dlaczego nie kupiliście go tutaj na 28, 26, 24 czy 30 tysięcy? Będziecie się głośno wtedy nad tym zastanawiać. Ja uważam, że tak jak się pisze na naszym kanale, nie wszystko od razu ładować, kupować stopniowo pewnymi e, pulami to, w co nas interesuje, w to, co chcemy zainwestować pieniądze i kiedy będzie określony na to moment, zrealizować moi, moi drodzy zysk. Bo my w portfelu KryptoEnerytura też będziemy realizować zyski. To nie jest tak, że to jest na wieczność kupione. Jeżeli tam będzie, powiedziałem, pewien określony zysk, który będzie nas interesował 5-10 razy wzrośnie ta wartość, no to tego się pozbędziemy, moi drodzy. Pozbędziemy się i kupimy inny projekt, który będzie dawał nam taką następną możliwość. A więc ten rynek naprawdę daje dużo, ale mądrze przemyślane decyzje. Gruntowny plan, dobry research projektu, trzymanie się zasad, które obowiązują, trzymanie się planu, który mamy tutaj jasno wytyczony i dalej kiedy przyjdzie na to moment, zobaczycie, będziemy z tego korzystać. Na razie mamy drugą stronę tego medalu, ale po jakimś czasie zobaczycie, że i tutaj słońce zaświeci naszej inwestycji. Tyle, co chciałbym powiedzieć na temat kryptowalut i tego rynku, i tego portfela. Krew się leje, moi drodzy, kto ma głowę i trochę kasy korzysta, kto kupił wcześniej siedzi na dupie i czeka, kiedy przyjdzie moment. Że i on wtedy zrealizuje swój zysk. No tak wygląda ten świat kryptowalut. Jakby na niego nie spojrzeć, no niestety, tak to musimy odczytywać. Dziękuję serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że ten odcinek trochę pokaże Wam, że nie zawsze jest tak, jak się czyta w internecie. Nie zawsze jest tak, że pisze się, że jakiś projekt będzie rósł z 10, 100 czy osiągnie 1 dolar, moi drodzy. To, co Widzicie, w mediach powiedziałem to, iż powtórzę to milion 500 razy. Podzielcie na 10. Jedna dziesiąta z tego jest prawdą, reszta jest wymyślonym e, dziadostwem, który ma przyciągnąć i podpompować jakiekolwiek projekty. Tak samo będzie z wieloma projektami, które będą pojawiały się na rynku. Odradzam każdemu, kto myśli, że jak kupi na samym początku, to od razu zarobi. Moi drodzy, e, ICP... Intercomputer Feel czy wiele innych projektów, które były nad wyraz zwyszkowane, dzisiaj odnotowują ogromne spadki i ludzie są załamani pomyśleli, że to będzie rosło w nieskończoność wchodzili, kiedy było to, kiedy było to na hypie. Jeżeli projekt jest dobry i wejdzie na rynek i najpierw kupią to frajerzy których się omota i którzy mają w głowie kurwa tylko i wyłącznie e, chytry plan, myślą, że przechytrzą wszystkich i zarobią nie wiem ile, to tych frajerów najpierw się kosi a później dopiero się wchodzi i zarabia się pieniądze moi drodzy, i tak podchodźcie do tego rynku nie bądźcie napalanymi frajerami, którzy e, płacą frycowe za to, że są na samym początku poczekajcie kiedy cena będzie unormowana i kiedy będzie na to okazja i nie wiadomo zazwyczaj, kiedy to następuje, ale kiedy na rynku gości, tak jak teraz, kurs, czyli BESA, można powiedzieć, czyli korekta, i mają te pieniądze, nie na nienapaleni kupowaliśmy, to dzisiaj można kupować te projekty za bardzo dobre pieniądze. I tyle na koniec. Ode mnie. Cześć, trzymajcie się. Cześć.